witajcie. Z tej strony Mafia Solet i witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu i całe szczęście u mnie. Niedawno co skończyły się żniwa, znowu musiałem wrócić do siebie. Z racji tego, że akurat miałem chrzest, bo zostałem chrzestnym. Także akurat zjechałem na kilka dni, bo też przy okazji chcę załapać się na kiszonki, żeby później nie zjeżdżać specjalnie. Na kilka dni zostanę, akurat zostały ostatnie 2 hektary do rozsiania poplonów. Jednak troszkę dłużej to zeszło, bo miało być to od razu po żniwach. Niestety tutaj musieliśmy poczekać, aż Tomek wykombajnuje. Tutaj z góry bardzo serdecznie go pozdrawiam. Jeżeli będziecie chcieli jakiś link, bo wiem, że Tomek sprzedaje tą rządkę woleistą, naprawdę moment to schodzi. Ja też wiem, że ciężko sobie pozyskać taką rządkę, bo na przykład ludzie do niego nawet z Warszawy przyjeżdżali po to. Więc tutaj jeszcze raz wielkie podziękowania dla Tomka. Tomka znacie na pewno z vlogów. Tomek właśnie z Majsa Dura, z ostatnich vlogów właśnie z Krzysiem na pokazach poletek. O tym też myślę kilka słów później. Jak widzicie, kolejna przeróbka taty. Nie mówię o naszej klimatyzacji. Mówię tutaj o kosie z tyłu. Kosy, jak wiecie, najczęściej były na dyszlu ciągane. Tutaj łatwiej by było tym manewrować i wszystko mamy zrobione, przerobione go na potosik. I w tym roku służy za rozsiewanie poplonów. Tata bardziej jest do niego przekonany niż do Amazonki. I tutaj mniej więcej do prawej strony ze 2-3 metry, tutaj może w lewo w metr. Więc jakoś na spokojnie sobie tutaj będziemy działać. Fajnie, że rodzice też się przekonali na poplony, bo nigdy wcześniej nic nie robili. Zawsze mało kiedy było nawet gruberowane, było orane na raz i dziękuję, dobranoc. W tym roku, jak widzicie, no tu jest robiona akurat podorybka na tym polu. Na polu obok, przy którym przed chwilą, o Jezus Maria, cofaliśmy, było zrobione tym ala naszym gruberkiem. Dobra, no to dojedziemy i gitara. Lepiej, tata powiedział, że podorybka się spisała. Wujek tutaj obok, oczywiście w tym roku tak samo. Rzodkie woleista. Więc widać, że chyba też u niego dobrze się spisała w tamtym roku. Mniej więcej rzodki wysiewamy od 8 do 10 kilo. No idealnie tego nie idzie ustawić. Też wiadomo, nie zawsze są równe odstępy, no ale tak mniej więcej na wyszło około 10 kilo na hektar. Nie wiem, jak to jest cenowo, chyba po 5 zł za kilogram, jeśli chodzi o właśnie rzodkie. Tutaj akurat ostatnie 2 hektary zostały po pszenicy zimowej. Po tym jeszcze będzie ładnie zabronowane, żeby wyrównać pole i też ładnie rozciągnąć jeszcze te pozostałości różnice, jak i właśnie tą rzodkę. Będę za chwilę patrzeć, czy mi się tam kręci. Powiem wam, jeszcze nie zdążę wszystkich filmików wrzucić tak na spokojnie. W tym roku byłem mega zadowolony, bo naprawdę bardzo dużo nagrałem u siebie na śliwa. Jutro będę wstawiał, bo dzisiaj mamy chyba 20. Dzisiaj mamy chyba 20, to jest akurat poniedziałek. Więc powiem wam, że jeszcze mi zostały 2 vlogi i jutro będzie speed day. Możecie napisać, czy chcecie więcej właśnie takich vlogów, bo
odstępie mniej więcej od 10 do 15 minut, żeby to przyspieszyć, bo i tak przyspieszałem na maksa wysoko na 10 minut. Niektóre momenty najchętniej bym nie przyspieszał aż tak bardzo, ponieważ to jak człowiek tą głową rusza, to jednak to później nie wygląda aż tak wspaniale, jak się myśli. Generalnie jeżeli bym miał takie coś nagrywać, następnym razem będę wiedział, to te ruchy głową będę wykonywał jak najmniej i jak najwolniejsze, żeby to później po przyspieszeniu jakoś jeszcze wyglądało, a nie padaczka. No i zostanie mi najważniejszy vlog moich dni. Także no zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja na razie poczuję, nie ma roboty, też takie łapanki, dlatego też jadą się na spokojnie, mogę przyjechać. W tym roku jeden kompaj odszedł, bo się właśnie pytaliście, czemu nie ma nic w odsunę. Jak widzicie, Dobronek też mało wie, co nagrywa. Jezu Maria. Dobronek też mało co nagrywa, z racji właśnie takiej, że co wyjadą kosić, coś porobić, to zaraz coś, albo deszcz, albo jeszcze zboże nie do koszenia i tak ich wygania. Dość często w tym sezonie. Mniej więcej to odstęp jakoś się zachowa. W tamtym roku też siałem, pamiętacie, tym starym rozsiewaczem i nie miałem co narzekać, bo wysiał mi naprawdę dokładnie, nie starczyło mi może na 20 metrów, ale bronami tak to porozciągałem, że było w sam raz. Generalnie ja jeszcze swoje nie sprzedałem, to już chwila możliwa jest, no ale niestety na razie nie chciał nikt brać. Teraz pod koniec właśnie sierpnia jedni mają się odezwać, ale to jeszcze nie podali ceny, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ładne, że suche połowy koszone, to może sobie leżeć. Więc mówię, no na razie ten jeszcze mi vlogu mam sporo, jeszcze od Patryka, bo Patryk teraz też ma nową kamerę, jak i Krzysiu, także ciśniemy, nie możemy coś ogarnąć tej Krzysia kamery. Jednak to udało się kupić Patrykowi tą samą, co moja, niestety jak kupowałem Krzysiowi, to nie była nigdzie dostępna, była tylko we Wrocławiu i gdzieś jeszcze w Polsce, ale nikt nie chciał się pod nią gdzieś ściągać. Ja mówię, dobra, jak mają też takie, taka lipa z tym wyjść, to nie będę ryzykował, wezmę inną kamerę, akurat Krzysiowi fajnie, bo mówię, wezmę mu z wyświetlaczem, po Krzysiu nawet tak to sobie on zdejmie, czy jakieś, wiecie, ujęcia porobić, ktoś to chociaż widzi, co nagrywa. Jakościowo naprawdę fajnie. No niestety z tym szerokim kątem dzisiaj, mimo wszystko, że ustawienia takie same jak moja, ten szeroki kąt naprawdę jest o wiele, wiele mądrzy i Krzysiu fajnie ma ustawioną ją w kabinie, a na zewnątrz już jest naprawdę lipa. Więc tutaj jeszcze parę vlogów będę na pewno z chłopaków miał, może dzisiaj będę miał chwilkę, to przysiądę. Obrobię sobie vloga od Patryka ze Zim. Więc też jest co jeszcze oglądać, to mnie mega cieszy. A później jeszcze Smokrzyna spokojnie będzie vlogu. Z racji takiej, że chwila, moment i zaraz musimy orać pod szyto hybrydowe. Jeśli chodzi o mokrzy, no to w tym roku naprawdę wszyscy jesteśmy zadowoleni. W porównaniu do poprzedniego roku, gdzie sypało po te 1,5 tony, byliśmy naprawdę zniesmaczeni, no ale susza zrobiła swoje. Tak w tym roku ta susza no też troszkę u nas płynęła, jakby nie patrzył na te wiosenne. Czekajcie, gdzie ją jeżdżą? A, ja tu był. Nie widziałem. Pójdę wam pokazać, wujek od razu siał po żniwach rzodkiew, no to już coś widać, już fajnie sobie wzeszła. Więc później na koniec vloga, jak nie zapomnę, to wyjdę i wam pokażę.
drogą. Tego nie wiem dokładnie, czy na 20, czy na 16 talerzach. To jest tam nieduża różnica. Na pewno taką pod 60, żeby dała radę. I dokupujemy do tego siewnik konny, będziemy przerabiać, że będziemy od razu sobie wsypywać i będziemy rozsiewać pomląt podczas talerzowania. Także naprawdę fajna maszynka z tego może wyjść. Pomaluje się to później ładnie. I jak na lala, mniej więcej już mam obraz, jak to będzie wyglądało. Także po żniwach moment będę wpadał sobie, także na drugi rok na pewno coś nagramy. Zobaczymy generalnie. Na wiosnę może dojdzie 8 hektarów, ale to jest tylko takie jeszcze wstępne. Zobaczę wtedy, bo może ja te 8 hektarów bym sobie wziął. To jest 8 hektarów w jednym kawałku. Więc powiem wam, że naprawdę byłbym zadowolony. Dojazd, podobno nieciekawy dojazd, bo przez podwórko mniej więcej 8 km stąd mam. Tak. Więc to jeszcze jest takie wszystko pod wielkim znakiem zapytania. Ale jeśli by wypaliło, to wziąłby się za to. Ale wtedy też by trzeba było raczej pomyśleć nad drugim ciągnikiem, żeby wiecie, zawsze w razie był zaciąg na dwa zestawy sobie tam pojechać, żeby to w miarę szybko wszystko fajnie ogarnąć. Cały czas myślimy nad tym internationalem, chciałbym coś z przednim napędem. No ale to już jest około 40 tysięcy. A taki international tam ma 80 koni bez przedniego napędu i też już jakąś robotę zrobi, ale no mówię, dla mnie ciągnik bez napędu to nie ciągnik. Przynajmniej teraz jak te pogody są takie w kratkę, czasami nie idzie wjechać w pole, no to ten napęd dałby naprawdę dużo. A też wiecie, szypek zostałby do siewnika, do nawozu, do oprysków, a tak jak do agregatu i do puga używałoby się właśnie tamtego ciągnika. Także wiecie, zorałby, ja bym uprawiał, tata by już siał z głowy. Nawet później z przyczepami dwie już łatwiej zaciągnąć. Czy nawet robiłbym jak po krzynie zaciągał. Jedno z jedną, drugi ciągnik z drugą przyczepą, wiecie, jakoś by to sobie szło, no ale mówię, na razie nie ma co myśleć, jest tylko taki wstępny temat, więc się chciałem z wami nim podzielić. Naskacze niż później przy każdej innej pracy.
planuję sobie poprzeć, żeby jak najbardziej to porozciągać, wyrównać. Wiadomo, trochę dłużej to schodzi, ale lepszą robotę robi. Mógłbym jeszcze skok zrobić, ale myślę, że taką robotę poprzek zrobi mi to o wiele, wiele lepiej. O! Spróbowałem sobie tu na ręcznym ustawić, ale co z tego to? Musiałbym tak dotrzymać praktycznie cały czas, bo niestety za chwilę będzie mi popuszczał. Bo wiecie, po dziurach jak się jedzie, do tego gazu, jak kupi człowiek, za chwilę dodaje, bo noga gdzieś tam spadnie. Ale można się pobawić, kurde, i tak najlepsze jest to, że dookoła się zanosi, wszędzie pada, ale nie u nas. Wkurzające to trochę. A propos jeszcze właśnie poprzednich vlogów, jak i moich, i Krzysia, odniosę się do nich, bo nie wiem, czy kiedy będę miał taką możliwość następną. A tu akurat bardziej pasuje, bo jestem u siebie. Pytaliście, czemu tak mało u siebie kosiłem kombajnem? Jest to praktycznie tak samo jak u Krzysia. Krzysiu też mało kiedy kombajnem kosi. Jak u niego dada wsiądzie na kombajn, to nawet nie chce Krzysiowi mało kiedy dać powiedzieć, żeby Krzysiu sobie nagrał. Tu akurat zima u nas zawsze trwałem bardzo krótko. I wiecie, jakbym miał większość swoich hektarów, każdy swój hektar bym kosił, tak jak zrobiłem to ze swoim. A jak chciał kosić, to ja dzięki temu... O matko, nie na szybko. Ja dzięki temu mogłem sobie zgromadzić materiał, jaki zgromadziłem, czego akurat bardzo się cieszyłem. Moja kobita chyba z siostrą na spacer poszły i widzę, że tam sobie stanęła akurat, jak robiłem tam, to one przyszły tu. Jak robię tu, poszły tam. Taka to robota. Także no, ważne, że u siebie coś tam jeszcze pokosiłem na tych ostatnich dwóch vlogach, więc nie miejcie mi tego na zazdrość, ale przynajmniej chociaż sobie mogłem normalną kamerką dzięki temu ponagrywać. Wiecie pewnie, jakby było więcej hektarów. O matko. Tutaj to ja sobie obstałem, że jeszcze pojadę wzdłużkę, bo masakra. Ale tutaj kolega też, jak mówiłem na poprzednich vlogach właśnie, że mamy dwa bizony na usługach, tak samo praktycznie jeździ z tatą, większość hektarów tata pnie. Tak jakoś nie wiem, u nas przynajmniej tak jest. Tak samo jak z siewami. No to jest ident patent sytuacja u mnie jak i u Krzysia. Krzysiu nie sieje, nie kosi. U mnie jest to samo. 2 lata temu albo 3 lata temu sobie siałem. Sieje. Ale wiecie, ja zawsze ogarniałem, że porobiłem wszystko, no to tata, żeby miał też coś do pracy, to i sobie siał. O, marylo. No to widać, jak sucho, bo gdzie niegdzie nawet pół w ogóle tak tylko łuskał, bo łuskał. Po wiosennych bardzo fajnie się zrobiło. Po zimowych już było tak zbite niestety. Było już po wiosennych i ładnie. Już tam też widzę, schodzi. Zielono się zaczyna robić. Tragedii nie ma. Jak nie zapomnę i będę robił dookoła pole, bo poprzez jaki sobie tak zrobię, skrajniaki, to ja wyjdę i pokażę, jak już ładnie ta rzodkiew sobie ojka wypuściła. Chwila mi tu zejdzie jeszcze na pewno. Ale te sezony lecą, jestem naprawdę, jestem w szoku, bo Jozynko, to było ostatnie pole pod zboże, jakie bronowałem. I praktycznie już jest ścięte i będzie jako pierwsze, orane pod żyto hybrydowe, bo na Jozynku w tym roku będzie żyto hybrydowe. No za rok będzie ciężko z odwozem. Ale zobaczymy. No to żytko niby fajne pole, kurcza. Nie chcę tam planować, bo w tym roku jęczmień był i... poczekajcie, tak? Jęczmień? Tak, kurczyk. Kurczyk ten do centrali nasiennej i ten zwykły. No ten zwykły dał nam lepiej, bo wydał nam 5, a tamten wydał koło 4 chyba, no to...
Jednak wszystko, co z centrali, musi być najlepsze, powiem tak. Widzieliście u mnie, jaka była pszenica z centrali, a jaka była u rodziców. Byleby mi się chrzciny nie odezwały, bo mnie tu dzisiaj tak wytrzyńcie. Kurwa, szwagier, że masakra. Ale fajnie, tu 8 hektarów praktycznie w jednym kawałku, nawet ponad 8 tu jest. Także fajny kawałeczek, idzie sobie porobić. Szkoda, przy agregacie mam tylko ten koszyczek na kamienie, bo bym od razu pozbierał, bo przynajmniej ze 3 widziałem takie, które można by, by było sobie zebrać. Zaraz chyba się wkurzę i pójdę zamknąć te drzwi, bo niech ta guma szczyli, to będzie masakra. Tam nie wiem, czy będziecie widzieć za kukurydzą kubka obornika. Kubuś sobie już nawoził oborniczek ładnie. Ciekawe, kiedy będzie rozrzucał. Tak blisko do sąsiada by się poszło. Bardzo serdecznie pozdrawiam Kubę. I może jakiego vlogasa się uda ryptać. Tak tu przekichane z tym wykręcaniem, bo wolę pod skos idzie, ale nie ma co narzekać. Te buraczki u wujka, jedno, drugie pole. Ciekawe. Ciekawe, bo buraki też w tym roku oberwały i to sporo. W ogóle co słyszałem, tylko nie wiem, czy to prawda. Gdzieś czytałem, czy oglądałem filmy już jakiś czas temu o burakach właśnie, że jakieś tam opryski, jakieś tam składniki w najbliższych latach znikną z rynku w ogóle do pryskania i mają stworzyć takie nasionko buraka, że będzie nasionko od buraka i taka otoczka dość gruba, to nasionko będzie o wiele większe teraz, buraczane, w której będą znajdowały się dane substancje, opryski, które co jakiś czas, które tak będą zrobione, będą, wiecie, wytapiały, nie wiem jak to nazwać, z tego nasionka, że idealnie będą tam zawarte i na kwasty, opryski, no wszystko, wszystko to potrzeba. Odżywki tak, żeby nie wykonywać tego już później oddzielnie właśnie w burakach. Ale nie wiem, czy to prawda, czy takie coś w ogóle wyjdzie. Nie chcę myśleć, że takie nasiono będzie kosztować. No ale spoko, dziewuchy są na rolkach, jeżdżą. Więc jestem mega, mega ciekawy. Ta technika idzie do przodu. Więc czemu nie? Tylko ciekawe, jak to będzie wszystko się wpisywało w praniu, bo jednak no to nasionko buraka, sami wiecie, jakie jest duże. No i międzyrzędzia, tak? Teraz w burakach. Jakby nie patrzeć, no to jest, nie wiem, 20 cm. Nie wiem, ile jest dokładnie, ale no jednak kawałek jest. I tak to, jak niby ma to sięgnąć ten oprysk. Naprawdę, jestem mega, mega ciekawy. Czy jeżeli takie coś będzie, to, to wypali, ale tego myślę, że dowiemy się w najbliższych latach. Dobra, żeby ten vlog nie był za długi, wariaty, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że już teraz no, ten vlog będzie prawdopodobnie takim podsumowaniem w tym śliwu, nie jak już był wcześniejszy, zakończeniem tych wszystkich starych vlogów, które tam gdzieś na komputerze są, będą od Krzysia, od Patryka, ze Śliw, to wszystko. I przyjdzie czas na vlogi z Mokrzyna już. Także też muszę się pogarnąć z tymi vlogami, żeby nie wychodziło, ale przynajmniej mówię, ja tam lubię, jak jest co 3 dni, co 2 dni vlog. Częściej moim zdaniem nie ma sensu wrzucać. Na spokojnie każdy czas miał obejrzeć, bo wiem, że jak to jest, gdy większość widzów to rolnicy i też tych vlogów czasami miałem bardzo dużo, to pisaliście właśnie, że nie nadarzacie oglądać, także na spokojnie. Nawet wolę później wydawać, ale warto, żeby jakaś aktywność na tym kanale było, bo sami wiecie później, jak YouTube wyrzuca z tymi powiadomieniami. To jest naprawdę słowo. Także to jeszcze raz dzięki wielkie wariaty za uwagę. Zostawcie łapkę w górę.
subskrybera może tam zostawić. I co, do kolejnego odcineczka, strzałeczka, trzymajcie się, cześć!